Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją i zaproszeniem na najnowsze warsztaty online. Zestaw albumowy numer 2 w roku 2024, czyli duży album na zdjęcia typu gatefold z panelowym bikowaniem stron, z moimi ulubionymi, sprawdzonymi rozwiązaniami pop-up. Jest to album wykonany z kolekcji Playtime od Mintai Papers, czyli jednej z tegorocznych nowości papierowych. Album idealny wprost dla dzieci w wieku starszym niż właśnie takiej niemowlęcy, gdzie mamy najczęściej najwięcej tych kolekcji papierów. Tutaj mamy kolekcję, która idealnie sprawdzi się dla starszych dzieciaczków, dlatego album dla przedszkolaka i nie tylko, bo myślę, że i dla starszego dziecka naprawdę fajnie może się tutaj sprawdzić. To, co zawarłam w tym albumie, to moje ukochane rozwiązania interaktywne, dynamiczne, rozwiązania pop-up. Takie, które w fajny i ciekawy sposób eksponują Wasze zdjęcia, jak również pokazują piękną kolekcję papierów, z którą będziemy sobie tutaj pracować. Moje warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, nawet jeśli jeszcze nigdy ze mną nie tworzyliście, jestem pewna, że na tych warsztatach online, krok po kroku, razem ze mną wykonacie taki album, taki projekt, jeśli tylko będziecie mieli na to ochotę. W dalszej części filmu zaprezentuję Wam dokładnie, jak prezentuje się ten albumik w środku, a trochę tych rozwiązań się tutaj znajduje. Tak jak widzicie, album jest naprawdę dość dużych rozmiarów. Mieści duże zdjęcia 10×15, oczywiście mniejsze również się bez problemu zmieszczą, a ilość zdjęć, które się tutaj mieści, to spokojnie 70 sztuk. Album jest naprawdę ciekawy i posiada w sobie wiele fajnych rozwiązań. Ja starałam się zawrzeć w nim w to, co najlepsze, to co lubię najbardziej w tych elementach dynamicznych, czyli na przykład mój ukochany wodospad dynamiczny, czy różnego rodzaju harmonijki pop-up. Na tych warsztatach dowiecie się również, jak pracować z dużymi grafikami papierów, które często spędzają skraperką sens powiek, a ja pokażę Wam, jak w fajny sposób pociąć te piękne papiery, aby stworzyć wyjątkową pracę. Jeśli jesteście ciekawi tego, jak album dokładnie prezentuje się w środku, serdecznie zapraszam na dalszą część filmu. Zobaczmy zatem, co się kryje w naszym albumie dla przedszkolaka i nie tylko. Tak jak widzicie, okładka jest dość prosta, a sam album to gatefold, czyli rodzaj albumu otwieranego jak brama na dwie strony. Na początku tekturka z napisem album, u mnie w kolorze żółtym. Ogólnie ten kolor żółty bardzo mnie zainspirował i sprawił, że naprawdę bardzo przyjemnie mi się tą pracę tworzyło. Od razu poczułam taką dawkę energii i słońca. Przepiękna grafika na okładce wyeksponowana tutaj. Grafika oczywiście Mintai Papers. Jak to bywa w Mintaju, te grafiki są naprawdę bardzo, bardzo zdobne, ale tutaj możemy sobie ją przepięknie wyeksponować właśnie na okładce, jak również w środku albumu. Nauczę Was, jak pracować z dużymi grafikami, takimi jak ma właśnie firma Mintai Papers. Już tutaj widać to piękne, żółciutkie płótno introligatorskie. Zobaczcie, tak album prezentuje się od góry. No jest to prawdziwy grubasek, moja dłoń dla porównania, więc widać, że jest tam dużo fajnych, ciekawych rozwiązań. Po bokach mamy też pięknie wyeksponowaną kolekcję. A gdyby zdjęć było dużo, no to jeszcze tutaj z tyłu kieszeń, cukier, słodkości i inne śliczności. Zdjęcia oczywiście duże, 10×15 cm. Ja sobie jedną matę tutaj zostawię, żeby Wam pokazywać też w innych miejscach. No i zobaczcie, tak prezentuje się tutaj nasza okładka. Mamy zamknięcie oczywiście na magnesy neodymowe. Aż 30 magnesów neodymowych w tym albumie znajdziecie, także jest to dość sporo. No i tak jak wspominałam, jest to album, który posiada w sobie moje ulubione, hitowe wprost rozwiązania interaktywne, rozwiązania pop-up, rozwiązania dynamiczne, czyli to, co możecie fenomenalnie wykorzystać, w szczególności w albumach dziecięcych.
To co? Zaglądamy do środka. Otwieramy sobie nasz gatefold w ten sposób i zobaczcie, jak on pięknie prezentuje się po otwarciu. Jeszcze nie w całej swojej okazałości, ale już widać, że tutaj dużo się dzieje. Album panelowy typu gatefold, czyli strony panelowe otwierane dwustronnie, jak również część okładkowa wykorzystana i zagospodarowana. Dużo radości. Mamy tutaj zamknięcie na sznureczek, kółeczka i ćwieki. Kółeczka będą w Waszych zestawach albumowych, również ćwieki, również sznureczek. Wszystko to w nich znajdziecie. Mamy tutaj przepiękną kartę z kolekcji, którą możemy sobie wykorzystać albo na mniejsze zdjęcia, albo na jakieś zapiski. I tutaj mamy wodospad na zdjęcia 9x13 cm na 3 zdjęcia plus pięknie wyeksponowany papier skrapowy. Od razu tutaj zaznaczam, że te jasne arkusze, które tutaj widzicie, nie są częścią Waszych zestawów albumowych. Są one użyte tutaj tylko w celu, aby pokazać, w którym miejscu możecie wkleić zdjęcia. Zamykamy sobie tutaj sznureczkiem z powrotem i na drugiej stronie naszego gatefoldu mamy dokładnie to samo rozwiązanie. Akurat tutaj ja też jestem fanką symetrii. Więc fajnie to wygląda, gdy te rozwiązania są takie same właśnie na tych dwóch częściach, ale mamy oczywiście jakiś tam mały twist, troszkę inne papiery wykorzystane. I tu mamy żyrafkę wyeksponowaną, a tu tego uroczego króliczka. Kolekcja Playtime, która znajduje się w tym warsztacie, została również zaprezentowana przeze mnie tutaj na moim kanale YouTube, więc możecie sobie tą prezentację oglądnąć arkusz po arkuszu, ale kolekcja jest po prostu fenomenalna. Nareszcie coś kolorowego, pozytywnego, coś dla starszych dzieciaczków. Myślę, że naprawdę fantastycznie ten album będzie prezentował się ze zdjęciami. Najpiękniejsze chwile dzieciństwa. Mamy wykorzystaną tutaj rameczkę ozdobioną elementami do wycięcia. Oczywiście ramka jest przeznaczona na zdjęcie 10x15 cm, więc tutaj bez problemu sobie to zdjęcie możemy wsunąć. Całość nam się tutaj otwiera. Pierwszy elemencik pop-up. Bądź dzieckiem, któremu nigdy nie brak odwagi. Mamy tutaj miejsce na mniejsze zdjęcie 10x7,5 cm. I całość nam się tutaj jeszcze dodatkowo otwiera. I kolejny elemencik pop-up się pojawia. Jedz, śpi, baw się, powtórz. I podpisik tutaj też niezapomniane. Miejsce oczywiście na zdjęcia 10x15 kolejne. Karta na zapiski albo na mniejsze zdjęcia. Plus jeszcze te elementy pop-up. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak sobie otwieramy jedno po drugim. Jaki się nam fajny efekt tutaj robi. Oczywiście magnesy mocno wszystko trzymają. Dzięki temu nie musicie się martwić, że coś gdzieś nie będzie Wam trzymać. Po to ja też używam tych jasnych arkuszy na arkuszach kraftowych, aby przy projektowaniu albumu mieć 100% pewność, że po wklejeniu zdjęć do środka wszystko będzie się trzymać i nic Wam tutaj za bardzo nie spuchnie. Mój projekt już imituje tak naprawdę album z wklejonymi zdjęciami, jeśli chodzi o jego grubość i wytrzymałość. Otwieramy cały nasz panel, lecimy sobie w tą stronę na początek. 100% ideału i kolejne z rozwiązań klasycznych, czyli zamknięcia przy pomocy ćwieków i kółeczek i klapeczki, klapki z miejscami na zdjęcia 10x15 z możliwością wklejenia kolejnego zdjęcia 10x15 cm, tak naprawdę w dwa kierunki, bo możemy i w pionie, i w poziomie. Jak wiecie, jeśli mieści się 10x15, to mniejsze 13x9 zmieści się już bez najmniejszego problemu, więc tutaj możecie sobie też dowolnie to modyfikować. Całość oczywiście nam się otwiera i znowu mamy tutaj jeden z moich ulubionych elementów pop-up, elementów interaktywnych, czyli coś, co się samo rusza. W albumach dziecięcych takie rzeczy zawsze robią furorę. Kiedy dwoje ludzi się kocha, powstają cuda. Mamy tutaj dwa miejsca na zdjęcia 10x15 i na trzecie 10x15 również się znajdzie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak się tutaj ta książeczka wysuwa. Zamykamy sobie tutaj. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Oczywiście nie mogło w tym albumie zabraknąć tego, co ja uwielbiam, czyli wodospad dynamiczny.
I to na dużą ilość zdjęć. Zobaczcie, jak swobodnie można tym wodospadem sobie tutaj operować. Aż mi się tutaj normalnie wiatr robi. Nie wiem, czy to będzie widać, że tam wieje aż. Ale wodospad dynamiczny to jedno z takich moich ulubionych, hitowych rozwiązań. Na zdjęcia oczywiście 10x15, więc w tym albumie, w którym starałam się pokazać Wam wszystkie fajne rozwiązania pop-up, rozwiązania interaktywne, nie mogło zabraknąć mojego ulubieńca, czyli właśnie wodospadu dynamicznego. Lecimy dalej. Na kolejnej stronie 50% mamy, 50% taty, 100% ideału. Pozwólcie, że zwrócę jeszcze Waszą uwagę na to, jak pięknie się prezentuje ten album, kiedy on jest tak w całości otwarty. I też ważna sprawa, jeśli chodzi o ogólnie pracę z papierami skrapowymi, w szczególności z papierami o dużych, bogatych grafikach, moje albumy i moje projekty wykonane są w taki sposób, aby piękno tych papierów, tych bogatych grafik wyeksponować, a pod nimi umieścić przepiękne zdjęcia i pamiątki. Dzięki temu w albumie mamy dwie piękne rzeczy. Papiery i zdjęcia. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Oczywiście miejsce na zdjęcie 10x15 i kolejne również. Nie mogło zabraknąć kieszeni, w której również mamy miejsce na zdjęcia 10x15. Jak ktoś z Was nie lubi kieszeni, można po prostu wkleić tutaj arkusz i zdjęcie przykleić sobie. Czy mniejsze, czy większe, czy w pionie, czy w poziomie. Zostawię sobie tutaj na chwilkę to, bo nie jest to jeszcze oczywiście koniec i kolejny pop-upik się tutaj pokazuje. Tym razem są to te urocze kosteczki i tutaj mamy oczywiście elementy do wycięcia wykorzystane i zobaczcie, to nie jest tak, że macie tylko pop-up i koniec. Macie oczywiście tutaj miejsce na wklejenie zdjęć. Jak chcecie 10x15, również się zmieszczą. Także to są elementy, które są dodatkową, fajną ozdobą, które w ciekawy sposób eksponują też zdjęcia, ale album w dalszym ciągu tych zdjęć mieści naprawdę dużo. Lecimy dalej. Znowu mamy piękną ramkę, tym razem ze słonikiem i podpisem rodzina. Jest to oczywiście ramka na zdjęcie 10x15 cm i jest to harmonijka typu pop-up, jedna z moich ulubionych. Można ją sobie oglądać w ten sposób. Można ją po prostu otworzyć, podnieść górną część i zobaczcie, ile mamy znowu tutaj miejsca na zdjęcia wyeksponowane w ciekawy i fajny sposób. I po otwarciu mamy tutaj największy skarb babci i dziadka, córeczko nasz największy skarbie, w napisach jest też wersja synku nasz największy skarbie, więc jak najbardziej do dostosowania. Otwieramy sobie tutaj tą część, mamy oczywiście miejsce na zdjęcie 10x15, kolejne miejsce na zdjęcie 10x15, ciągniemy i wyskakują kolejne miejsca na zdjęcia. 9x13, 10x15, tutaj również 10x15, albo mniejsze 9x13, co wolicie. W ciekawy sposób możecie sobie tutaj wyeksponować. Całość nam się oczywiście zamyka i zobaczcie, jaki teraz mamy fajny efekt tutaj po otwarciu tej całości. Otwieramy sobie tutaj ten panel i mamy z dwóch stron kieszenie i to kieszenie oczywiście ścięte pod skosem, dzięki czemu ten efekt jest jeszcze ciekawszy i całość nam się pięknie razem prezentuje. Mamy miejsce na zapiski lub na mniejsze zdjęcia. Mamy miejsce na zdjęcia 9x13, a jak wolicie to na 10x15, no i pięknie wyeksponowane grafiki papierów oczywiście. Tak jak widzicie, album zbudowany jest tak, aby tych zdjęć zmieścić całe mnóstwo i wyeksponować je w fajny i ciekawy sposób. Nasze dzieci, czyli końcóweczka naszego albumu, przepięknie wyeksponowana grafika od Mintai Papers, a w środku jedno z moich ulubionych rozwiązań, czyli duża harmonijka na zdjęcia, dwustronna, 10x15 cm. Możecie zmieścić tutaj tych zdjęć 8 sztuk, jeśli nie chcecie wykorzystywać papierów skrapowych. Możecie właśnie wykorzystać również papiery skrapowe. To już od Was zależy, który efekt bardziej się Wam podoba. Jest to zdecydowanie taka strona, która w fajny, ciekawy sposób zdjęcia przechowuje.
dzięki czemu mamy w tym albumie taki dodatkowy twist, który sprawia, że album jest jeszcze ciekawszy. Jeśli album się Wam spodobał, serdecznie zapraszam do poznania informacji na temat tego, jak zapisać się na te warsztaty. Zestaw albumowy numer 2 w roku 2024, czyli album dziecięcy typu pop-up dla przedszkolaka i nie tylko, to album przeznaczony na duże zdjęcia w ilości minimum 70 sztuk. Wykonany jest w oparciu o metodę bigowania stron panelową, dwustronną, a jego baza to przepiękny gatefold wykonany od podstaw samodzielnie z użyciem tektury introligatorskiej i płótna introligatorskiego w przepięknym żółtym kolorze. Zestaw albumowy to paczka z materiałami potrzebnymi do wykonania tego właśnie projektu warsztatowego. Do zestawu albumowego otrzymujecie również warsztat w formie oczywiście filmowej, w którym krok po kroku pokazuję, jak samodzielnie od podstaw stworzyć ten właśnie projekt. Dostęp do warsztatów jest dożywotni, a filmy możecie przewijać, zatrzymywać i pracować we własnym tempie. Dostęp zostaje z Wami na zawsze, a na jego podstawie możecie stworzyć kolejne projekty, kolejne prace z wykorzystaniem na przykład innej kolekcji papierów. W skład zestawu albumowego do wykonania tego pięknego projektu wchodzą same skrapowe cuda. Pełna duża kolekcja Playtime od Mintai Papers, średnia kolekcja Playtime od Mintai Papers, jeszcze dodatkowych 5 dużych arkuszy Playtime od Mintai Papers, napisy Dziecko, również Mintai Papers, tektura introligatorska na bazę naszego albumu, 30 magnesów neodymowych, 50 arkuszy papieru kraftowego o gramaturze 250 g, płótno introligatorskie o podłożu papierowym, przepięknym żółtym kolorze, ćwieki, kółeczka, sznurek woskowany, tekturka z napisem, folia do ramek, i rameczki. Wszystko to znajdziesz w swoim zestawie albumowym, tak aby razem ze mną podczas naszych warsztatów wykonać ten piękny, wyjątkowy projekt. Wartość samych tych materiałów to ponad 160 zł. Zestaw albumowy, tak jak wspominałam, nie zawiera tego papieru kremowego, który w projekcie jest użyty do pokazania tego, gdzie wklejać zdjęcia. Jeśli chcesz nauczyć się tego, jak od podstaw stworzyć album typu gatefold, czyli właśnie otwierany i zamykany w ten sposób, jak wykonać bigowanie stron panelowych, jak dobierać papiery i łączyć duże grafiki, jak wykonać moje ulubione rozwiązania pop-up i moje ulubione rozwiązania dynamiczne, a także jak wykonywać po prostu ciekawe strony z różnymi rodzajami zamknięć i wiele, wiele więcej, to te warsztaty będą idealne dla Ciebie. Moje warsztaty możesz zakupić w kilku wersjach. Sam dostęp do filmów warsztatowych, dostęp do filmów warsztatowych z pełnym zestawem albumowym lub dostęp do filmów warsztatowych z niepełnym zestawem albumowym bez kolekcji papierów do scrapbookingu, gdy na przykład chcesz stworzyć ten projekt w oparciu o inne papiery. Ceny prezentują się następująco. Pełny zestaw albumowy, czyli materiały i dożywotni dostęp do warsztatów online, to cena 239 zł plus koszt wysyłki. 18 zł paczkomat i 20 zł kurier. Możecie również zakupić w wersji niepełnej, niepełny zestaw albumowy, czyli materiały bez papierów skrapowych, z dożywotnim oczywiście dostępem do warsztatów online, w cenie 179 zł plus koszt wysyłki. 18 zł paczkomat i 20 zł kurier. Sam dostęp do warsztatów można zamówić w cenie 90 zł. Wystawiam faktury VAT, faktury imienne, paragony fiskalne, jak również istnieje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego udział w kursie na prośbę zamawiającego. Zapisy na moje warsztaty odbywają się wyłącznie drogą mailową i adres mailowy do zapisów na warsztaty to Ania tworzy kontakt @gmail.com. Termin wpłat i zapisów na te konkretne warsztaty jest do 15 lutego. Planowana wysyłka paczek z materiałami do Was 4, 5, 6 marca, a wysyłka dostępów z linkiem do warsztatu 8 marca o godzinie 21.
Zakup warsztatu w wersji z zestawem albumowym możliwy jest tylko do 15 lutego lub do wyczerpania zapasów. Zapisy na aniatworzykontakt@gmail.com. Pełny zestaw albumowy w cenie 239 zł plus koszt wysyłki, niepełny 179 zł plus koszt wysyłki, a sam dostęp do warsztatów w cenie 90 zł. Mam nadzieję, że wszystkie najważniejsze informacje Wam przekazałam i o niczym nie zapomniałam. Warsztaty, które prowadzę, staram się, aby były jak najlepiej przygotowane, aby były prowadzone w sposób jasny i klarowny. Zaufało mi już kilkaset osób, które razem ze mną wykonały te różne piękne prace i które nadal wracają po kolejne moje warsztaty, co jest dla mnie zawsze największym wyróżnieniem i ogromnie to doceniam. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat moich warsztatów, śmiało zadawajcie je tutaj w komentarzach pod filmem. Możecie do mnie również napisać na aniatworzykontakt@gmail.com. Ja postaram się na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości odpowiedzieć. Zapisy trwają tylko do 15 lutego, także warto od razu się zapisać, żeby później nie żałować, że przegapiliście termin. Mam nadzieję, że projekt warsztatowy na najnowsze warsztaty online się Wam podoba. Niecierpliwie czekam na Wasze wiadomości. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.